Cześć, witajcie, z tej strony Paweł Fiszmajak, ze mną jest Wojtek Warmus. Witam. Cześć Wojtku. Hejka. Złapał mnie w Monfinie. Złapałem go w Monfinie. No i słuchajcie, jak zapewne już wiecie, Wojtek będzie razem z całą załogą na Rybomanii w marcu. Wojtku, czy jakieś nowości będą mogli zobaczyć wędkarze na waszym stoisku? Tak jak mówiłem to w mediach społecznościowych, jako nowość, nowość i nie nowość, to my... Taki szybki, spontaniczny ruch. Została stworzona kulka, która się nazywa Złota Kulka. Wszyscy na to czekali. To jest kulka, która została wyprodukowana na okoliczność 10 lat istnienia marki Warmus Bites. Czyli w tym roku. W tym roku. Obchodzimy 10-lecie. Jest to kulka, jest to taka seria limitowana. Na chwilę obecną wyprodukowaliśmy tonę 200 i tylko w takiej ilości zostanie sprzedana. Jak się skończy trudno, no to... Czyli to tylko będzie limitowane, będzie na targach, a potem już jej nie będzie. Znaczy będzie jeszcze dostępna na sklepie i u naszych kontrahentów, ale tylko do momentu, kiedy zostanie sprzedana. Znaczy, tak jak widzicie, także co? Jeszcze muszę powiedzieć, tak jakoś korzystam z chwili, z reklamy, to nie mamy ich tutaj w Monfinie jeszcze, ale będą już na targach, będą dwa produkty płynne. Jeden będzie się nazywał SOS. Nie będę zdradzał jeszcze dokładnie, czemu będzie służył i co to będzie, ale będzie coś fajnego. SOS, albo można na to mówić SOS, to będzie taka fajna zalewajka, czyli w formie płynnej gęsta. I drugi produkt to będzie Power, czyli będzie taki fajny dopalacz też w formie płynnej do wyciskania w postaci, tak można co powiedzieć, tak jak ketchup, żeby sobie dopalić przynętówki, popki, dumbbellsy. Pięknie, czyli co, zapraszamy serdecznie do Poznania na stoisko Wojtka i całej ekipy Warmus Bites. I jeszcze powiem na koniec, że u nas nie będzie możliwości na targach zakupienia towaru. Towar na targach będziecie mogli zakupić nasz, ale na stoisku Monfin, który będzie się znajdował praktycznie obok nas. Także zapraszamy. Zapraszamy.